Z jednej strony dieta, boskie ciało, płaski brzuch, z drugiej ukochane przez nas słodycze. Czy te dwie rzeczy da się pogodzić? W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak. Zacznijmy od tego, dlaczego wszystkie diety zakładają eliminację słodyczy. Chociaż oczywiście słodki smak jest nam bardzo potrzebny, bardzo go lubimy, ale jest kilka powodów, dla których jednak lepiej jest zrezygnować ze słodyczy w diecie. Pomijając to zdrowie naszych zębów, bo wszelkie słodkie rzeczy obniżają nam pH. Chodzi o to, że jest bardziej taki kwaśne środowisko, no a kwaśne będzie powodowało psucie się zębów. Nasza ślina ma raczej odczyn zasadowy, ale temu akurat można zaradzić, wystarczyłoby po prostu po każdej czekoladzie umyć zęby, ale mówmy się, kto tak robi. Natomiast jeśli chodzi o takie kwestie zdrowotne związane z dietą, no to jest kilka powodów, dla których lepiej zrezygnować z tych słodyczy, a konkretnie z cukru. Po pierwsze, słodycze nie zapewniają nam żadnej wartości odżywczej. Owszem, czekolada zawiera magnez, ale nie wiem, dużo by tej czekolady trzeba zjeść, żeby faktycznie zaspokoić swoje dzienne zapotrzebowanie. Poza tym nie tylko sam magnez jest nam potrzebny w diecie. Natomiast większość słodyczy, nie wiem, jakieś żelki, jakieś właśnie czekolady, jakieś nadziewane różne pralinki, one nie mają żadnych wartości odżywczych. Przede wszystkim są to bardzo mocno przetworzone produkty. Po drugie, słodycze niestety nie dają uczucia sytości. Chociaż to jest kwestia dosyć dyskusyjna, no bo niektórzy, może nie tyle sytości takiej ogólnej, ale dają satysfakcję. To są dwie różne rzeczy. Zjesz czekoladę, owszem, czujesz się czasami zasłodzony, czujesz się, że zaspokoiłaś taką potrzebę zjedzenia czegoś słodkiego, ale umówmy się, jeśli twoja dieta miałaby mieć 2000 kalorii i zjesz 4 całe czekolady, to skończy się tylko tak, że będzie ci niedobrze, będziesz być może przejedzony tym cukrem, ale nie zaspokoisz po prostu głodu, no bo ile to jest? 400 gram czekolady? I po trzecie, najważniejsze, cukier bardzo mocno podnosi poziom cukru we krwi. Tak, to brzmi jak masło maślane, pleonazm. Cukier podnosi cukier, ale tak po prostu jest. Nawet jeśli ogólna dzienna kaloryka będzie nam się zgadzała, nawet jeśli te słodkie rzeczy będą nam się mieściły w założonych węglowodanach, to i tak niestety może się okazać, że będziemy od tego tyć. Dzieje się tak dlatego, że właśnie podnosi nam się ten cukier we krwi i w odpowiedzi nasz organizm podnosi poziom insuliny. Insulina jest takim hormonem, który wyłapuje ten cukier i transportuje do konkretnych organów. O tym był już jeden film, w którym gdzieś tam tłumaczyłam mniej więcej, jak działają hormony, ale na czym polega problem? O ile nie jest tak, że mamy deficyt tej glukozy w którymś organie, czyli na przykład w mięśniach zaraz po treningu, albo w mózgu po jakimś intensywnym wysiłku psychicznym, umysłowym, to zazwyczaj organizm no, nie będzie się tego po prostu pozbywał, tylko stwierdził, o, dostałem cukier, więc go transportuję, no i gdzie go transportuję? Niestety do naszej tkanki tłuszczowej. I teraz co zaradzić? No bo czekoladę każdy lubi, nie mówiąc już o serniku. O Jezu, sernik, kocham sernik. Jeden mi się właśnie upiekł. Jest na to kilka sposobów i tak, po pierwsze możemy przygotowywać słodycze sami. Używając co prawda cukru, ale wtedy mamy chociaż jakąś pewność, jeśli chodzi o składniki użyte do tych słodkich rzeczy. Tak jak już powiedziałam, zazwyczaj te słodycze to są bardzo przetworzone rzeczy, używane są tam niezbyt dobrej jakości materiały, biała mąka, olej palmowy, możemy sobie na przykład upiec samodzielnie ciasto, w którym użyjemy dobrych składników, w którym użyjemy na przykład pełnoziarnistej mąki, dobrego źródła tłuszczy. Po drugie, właśnie w tych samodzielnie przygotowywanych słodyczach niekoniecznie musimy używać cukru. Możemy użyć na przykład ksylitolu, który no, według niektórych nie zastępuje cukru, moim zdaniem ma bardzo, bardzo podobny smak. Być może gdyby tak go jeść łyżeczkami albo posłodzić herbatą, to faktycznie czuć będzie różnicę, ale jeśli dodamy go do wypieków, no jak dla mnie różnicy właściwie nie ma. A oprócz tego, że ksylitol też nie obniża tak pH w ustach, nie powoduje aż takiego psucia się zębów, no to też ma niższy indeks glikemiczny. Indeks glikemiczny to chodzi o to, jak bardzo podniesie nam się cukier po danym posiłku. Jeśli chodzi o same kalorie, no to ksylitol ma ich bodajże o połowę mniej niż cukier, więc to też jest plus. Jedyny minus jest taki, że ksylitol jest po prostu droższy. Możemy też sięgnąć po inne
słodkie zastąpniki, Boże, brakuje mi słów, zamienniki cukru, o właśnie, tego słowa mi brakowało, zamienniki cukru. Na rynku jest ich teraz dużo, kiedyś, pamiętam jeszcze jak właściwie zaczynałam dietę jako nastolatka, no to jedyne co było, to takie tabletki słodzika, które były pieruńsko słodkie, takie trochę chemiczne w smaku, nie nadawało się do wypieków. Teraz mamy całą gamę do wyboru, taki słodzik syntetyczny jest w formie na przykład żelu, jest w formie płynnej, jest w formie pudru, więc można właściwie każdą postać cukru nim zastąpić. Jest taki, który nadaje się do wypieków. Oprócz tego mamy także na przykład erytrytol, który też nie podnosi aż tak poziomu cukru, podobnie jak ksylitol. Troszeczkę jest mniej dostępny, ale w każdym właściwie markecie teraz na dziale ze zdrową żywnością znajdziecie taki erytrytol. No i teraz druga opcja. Jeśli nie pieczenie własnych, jeśli naprawdę nic Wam nie zastąpi ciastek Oreo, bo fakt, w internecie jest dużo takich przepisów, że można przygotować słodycze, które będą podobnie smakowały. Są też nawet już teraz kawiarnie, do której możemy pójść i zamówić na przykład Fit Bounty albo Fit Snickers i te ciastka mają bardzo podobny smak, wręcz nie do odróżnienia i są faktycznie zrobione z dobrych składników, ale jednak żeby ten sam smak stworzyć, to trzeba trochę mieć takich zdolności kulinarnych, wyczucia, często też są pracochłonne, więc jeśli już naprawdę nie możecie zrezygnować z tych ciastek Oreo, to jest jeszcze jeden sposób, mianowicie użyć ich jako składnika do innych rzeczy. Tutaj podam przykład z mojej diety, jeśli oglądaliście jeden z poprzednich filmów, w których pokazywałam jak wygląda mój jadłospis, no to tam na przykład robię omlet, do którego dodaję właśnie takie gotowe słodycze. I dlaczego to działa? Po pierwsze, cały posiłek syci, więc nie ma czegoś takiego, co się wcześniej łapałam, no bo pewnie też znacie tą zasadę. Ja też często tak doradzam, żeby ten sposób spróbować. Jeśli masz ochotę na czekoladę, no to nie odmawiaj sobie całkiem, ale zjedz jedną tylko kosteczkę. Także po jednej kosteczce zazwyczaj mamy taki niedosyt, no bo nie zaspokoiło nam to głodu, nie zaspokoiło też takiej satysfakcji, żeby zjeść coś słodkiego. Natomiast jeśli cały posiłek, duży, jest dosyć sycący, jednym z jego elementów jest właśnie coś słodkiego, no to będziemy mieli tą sytość, nasz mózg dostanie sygnał, że jest najedzony, a oprócz tego też mamy właśnie tą satysfakcję, bo jednym z elementów tego posiłku było coś słodkiego. Też często może być coś takiego, że po zjedzeniu kawałka czekolady mamy ochotę na więcej. No i nie jesteśmy w stanie sobie wtedy odmówić. Tutaj akurat jest o tyle łatwiej, że ta czekolada, albo cokolwiek, nie wiem, właśnie ciastko jest troszkę jakby rozwodnione, jest tego mniej. Ten smak nie jest aż tak intensywnie słodki, więc łatwiej jest nam też psychicznie pogodzić się z tym, że zjemy jedno ciastko dziennie. I nie tylko psychicznie. Ważne jest też to, że w takim posiłku, tak jak właśnie ten z mojego podbooka, omlet na słodko z ksylitolem, do którego dodaję na przykład pokruszone ciastko albo pokrojonego batonika, liczy się nie tylko indeks glikemiczny tej jednej słodyczy, ale całego posiłku, czyli właściwie ładunek glikemiczny, bo to są dwie rzeczy. Indeks glikemiczny to jest na 100 gram danego produktu, natomiast ładunek glikemiczny zależy od tego, jakiej wielkości jest ta porcja. No i tutaj mamy dużą porcję, mamy tłuszcze, które spowalniają wchłanianie się cukru do krwi. Mamy białko, które także powoduje, że ten posiłek dużo dłużej się nam rozkłada i też ten cukier nie będzie aż tak szybko trafiał do naszej krwi. I dzięki temu cały ładunek glikemiczny tego posiłku nie będzie taki wysoki. Co to oznacza w praktyce? Nie podniesie się nam aż tak mocno cukier i to o czym mówiłam na początku, nie będzie takiego mocnego wyrzutu insuliny, bo w takim posiłku też nie powinno być aż tak dużej senności, jaka czasami występuje po posiłkach, w których jest dużo cukru, jest dużo węglowodanów. No i dzięki temu też taki posiłek nie zaburzy nam aż tak mocno diety, natomiast pomoże ją utrzymać. No i to tyle, taki w sumie krótki vlog z odpowiedzią na pytanie, które często się pojawia. Standardowo zapraszam Was na moje inne media, Facebooka, Instagrama, gdzie możecie mnie śledzić, obserwować, jak wrzucam czasami jakieś przepisy, co prawda nie za często, ale czasem coś wrzucę, inaczej się to są dosyć podobne przepisy. No i co? Jak zwykle mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Niech Wam bicki i cycki rosną i do zobaczenia.